Redakcję Arendo.pl wspiera sklep Ole Ole. Elektronika w internetowej cenie. Arn.eu. Hej, 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 Zła Zajga here. Redaktor Kebab został po raz kolejny wysłany na urlop. Zaczynam podejrzewać, że on po prostu wysługuje się moją osobą. Panie redaktorze Wściekła Saiga, jeżeli pan redaktor Kebab zmusza pana do nagrywania Arentechu w następnym odcinku, proszę mrugać 15 razy pod rząd, jednocześnie milcząc, wyślemy odpowiednią pomoc. Ależ skąd? Robienie Arentechów to zajęcie, o którym zawsze marzyłem. Jest mi niezmiernie, ale to niezmiernie miło, że mogę od czasu poprowadzić dla was ten program. Nie no, tak naprawdę to jest spoko, tak długo jak wam się podoba. A jeżeli się podoba, to wiecie co musicie zrobić. Dajcie łapkę w górę, pozytywny komentarz, zobaczymy czy tym razem także zmierzymy zasięgowy odcinek. Do dzieła. W ostatnich dniach internet huczał powrotem firmy 3DFX. Co, nie słyszeliście o 3DFX? No, w sumie to was nie winie. Firma odpowiedzialna za produkcję akceleratorów graficznych powstała w roku 1994, a po 7 latach walki na rynku większość ich praw intelektualnych została wykupiona przez Nvidię. Rest in pepperoni. A może nie? Całkiem niedawno na Twitterze założone zostało konto 3DFX Official, na którym można znaleźć było informację, że firma powraca po 20 latach nieobecności na rynku dzięki wsparciu finansowemu Janssen Products. Janssen. Brzmi podobnie do Jensen, a Jensen Huang to dyrektor generalny Nvidii. Coś tu zaczyna śmierdzieć, co? Ano, tak. Internetowe śledztwo wykazało, że Janssen Products jest tak samo realną firmą jak Saiga Industries czy Dark Archon Incorporated, a sama Nvidia zaprzeczyła, jakoby miała cokolwiek wspólnego z całą tą aferą. No ale okej, tajemnicze konto zapowiedziało, że 5 sierpnia będzie miało dla nas więcej informacji o nowych produktach, przedsięwzięciach, zapowiedziach... O. O, dezaktywowane. O. A. Ups. No, tak całkiem poważnie to można się było tego spodziewać i pewnie nawet średnio zaznajomiony z technologią fan wie, że 3DFX to raczej z cmentarza technologicznego już nie wstanie. A szkoda, większa konkurencja na rynku, który wystrzelił do absolutnie chorych kwot, byłaby bardzo mile widziana. Pamiętacie, jak topowy akcelerator graficzny z pojedynczym GPU można było kupić za około 1500 zł? Ja pamiętam. No nic, pozostaje nam czekać na otoczone jeszcze nutką tajemnicy karty Intela i mieć nadzieję, że wymierzą one ze dwa proste w Nvidia AMD i wstrząsną nieco rynkiem. Tak jak wstrząsnęła rynkiem informacja o tym, że Tencent ostrzy sobie zęby na Cenegę, Move oraz Qlog. Cenegę zna chyba każdy, to wydawca gier, Move to sklep internetowy, a Qlog to deweloper zajmujący się kontrolą jakości oraz portowaniem gier na pecety. Wspólny mianownik tych wszystkich firm? Wszystkie są z Polski. Nie ma się tu jeszcze co za bardzo rozgadywać, cała sprawa jest jeszcze w toku, możemy tylko czekać na rozwój sytuacji. Na rozwój sytuacji nie czekał natomiast J. Allen Brack, prezes studia Blizzard. Jak już dobrze wiecie z ostatniego Arntecha, o Blizzardzie jest ostatnio nieco głośno. Nie będę tu komentował tej całej sytuacji, jeżeli chcecie to zobaczcie poprzedni odcinek, obie tu natomiast nieco bardziej cyniczny punkt widzenia. Afera z molestowaniem kobiet w Blizzardzie, w którą uwikłany jest nasz milusiński prezes J. Allen Brack. Blizzard oficjalnie zaprzecza tym jakże wyssanym z palca doniesieniom. Niemal 1000 pracowników Blizzarda pisze otwarty list, w którym potwierdza, że tak, to jednak jest prawda. Rząd Kalifornii składa pozew przeciwko Blizzardowi na grube 29 stron. Jakie jest więc oficjalne stanowisko związane z odejściem prezesa Blizzarda? Że odchodzi on, aby szukać nowych możliwości. To jest... Mam nadzieję, że smród całej tej sprawy będzie się za nim ciągnął jeszcze długo. Na jego miejsce wybrano dwóch następców, John O'Neill oraz Mike Ibarra. Natomiast Blizzard wypowiada się o nich jako o liderach, a nie prezesach, co może sugerować, że władzę absolutną będzie teraz sprawował sam Bobby Kotick. Władzę absolutną będzie także sprawowało Google nad swoim własnym procesorem. A widzicie, jak płynnie przechodzę przez cały odcinek z jednego tematu w drugi? Jestem z tego dumny. Tak dumny jak Google ze swojego autorskiego chipu Tensor, który najprawdopodobniej będzie w Pixelu 6 oraz 6 Pro. No i co z tego? Już mówię.
typ bucu. No cóż, produkcja swojego własnego systemu na chip ma szansę gruntownie odmienić Androida. Jak bardzo? No, na razie nie wiadomo. Informacje o nowym układzie Google są nieco skromne, ale wiadomo, że będzie się skupiał na wydajności w obliczeniach związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniu maszynowym. Cóż za niespodzianka. Oraz nieoficjalnie, że będzie on wyprodukowany w 5-nanometrowym procesie Samsunga. Aktualnie Google wykorzystuje układy Qualcomma, ale nie zanosi się na to, żeby w najbliższej przyszłości planowali oni rozwiązanie partnerstwa, albowiem Google Tensor będzie raczej napędzać tylko flagowy model, a przecież jakiś procesor musi też siedzieć w układach średnio oraz niskopółkowych. No cóż, i to by było na tyle. Dajcie znać, czy się podobało. Jadę odebrać kebaba z lotniska, a my widzimy się w jakimś kolejnym materiale na Arendo.eu. Trzymajcie się i do rychłego.